Dobry wieczór, Zbigniew Łuczyński. Mają nieograniczoną władzę nad rodziną. Mogą odebrać dziecko bez decyzji sądu, zabronić mu kontaktu z rodzicami i zakazać mówienia w ojczystym języku. Żaden urząd ani ministerstwo nie ma nad nimi kontroli. Jugendamty, czyli niemieckie urzędy do spraw dzieci, pojmują ich dobro w specyficzny sposób. Rodzice przekonują się o tym w trakcie rozwodu albo podczas choroby dzieci. Problem ten dotyczy też Polaków mieszkających w Niemczech. Tej sprawie przyjrzała się Joanna Bukowska. Moje kochane dziecko, kocham cię, Michelku. Jesteś Wiwusiu, pamiętajcie zawsze, że was kocham, jak nic na świecie. To nie jest nic złego, że jesteś Polakiem. I to nie jest nic złego, że mówiłeś ze mną po polsku i że masz w Polsce rodzinę, która na ciebie czeka. To nie jest nic złego. Jacqueline, my żyjemy tą nadzieją, że wkrótce ty do nas wrócisz i że wszystko będzie dobrze. Kochany synku, nie wiem, kiedy cię zobaczę. Trudno mi coś powiedzieć. Tak nic nie zrozumiesz, jak będę mówił po polsku. Proszę pomóc nam odzyskać nasze dzieci i proszę pomóc nam, żeby nasze dzieci po prostu mogły normalnie mówić w każdym innym języku, w jakim chcą, a przede wszystkim w naszym języku, nas matek. Przecież takich rzeczy się nic na świecie nie robi. Każdy może mówić tak, jak chce. O, a kto to? To ja. Wyciągaj z wózka, tak spokojniejszy. Tu patrz, tu. Blisko, blisko. A teraz to wyciąg. Państwo Nyksowie od lat mieszkają w Niemczech. Nie mają niemieckiego obywatelstwa, podobnie jak ich 8-letnia córka Jacqueline. Kilka lat temu Jacqueline i jej brat Patryk zachorowali na śmiertelną genetyczną chorobę – mukowiscydozę. Wówczas Jugendamt zaoferował rodzinie pomoc. Pytała się nas, dlaczego my się chcemy męczyć z tymi dziećmi, że jest taka możliwość, że możemy odstąpić i one się zajmą i w ten sposób tak jakby chcieli nam pomóc. Ta pomoc wkrótce stała się faktem. Jugendamt nadzorował, kiedy i jakie leczenie dzieci mają przechodzić. Stan Patryka jednak gwałtownie się pogarszał i matka wyjechała do Polski. Chłopiec trafił do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Niestety, jego stan był już tak poważny, że dziecko zmarło. Gdy pani Elżbieta wróciła do Niemiec, Jugendamt uznał, że matka uprowadziła Patryka, źle się nim zajmowała i to samo może stać się z Jacqueline. Dziewczynka natychmiast trafiła do niemieckiej rodziny zastępczej. Ona mówi, Jacqueline, do mnie, wiesz, mamo, co ten lekarz do mnie powiedział? Mówi tak do mnie, że dlatego oni musieli ją tak zabrać od mamy i od taty, dlatego, że mama źle opiekowała się Patrykiem i Patryk umarł i dlatego oni musieli zabrać ją. Myśmy nie wiedzieli w ogóle, gdzie jest dziecko. Pierwszy kontakt po paru dniach mieliśmy z panem z Jugendamtu. I on powiedział, że będziemy mogli pierwszą rozmowę telefoniczną mieć, bardzo krótką, chyba 5 minut tylko trwała. I że nie wolno nam rozmawiać w języku polskim, bo jeżeli tylko jedno słowo zostanie użyte w języku polskim, natychmiast kontakt zostanie przerwany. Sąd odebrał rodzicom prawa do córki, umożliwił jednak kontakt z nią w ojczystym języku. Państwo Nyksowie mogą rozmawiać przez telefon, ale rozmowy są ściśle kontrolowane, a ich czas ograniczony. W ciągu kilku miesięcy widzieli córeczkę zaledwie dwa razy. O, Jacqueline. Halo. Halo. Halo, Jacqueline. No, mamusia jest. No, kochanie, jak się czujesz? Powiedz mamusi. Dobrze. Kto tam wtedy tam coś opowiada? Co tam jakaś tam... Tam ta pani jest gdzieś w pobliżu? No, nie. Oni tutaj tam rozmawiają. Nadstawia ona ucho, czy nie? Co? Czy ona ucho nadstawia? Ona nie nadstawia ucho, ale ja muszę teraz kończyć. A już musisz kończyć, to tak krótko było. Zawsze na czas, co do 15 minut.
Musi się wyłączyć. Pan Mysner, jeżeli jego nie będzie, chcemy rozmawiać z kimś, kto go zastępuje. Jeżeli nie będzie kogoś, kto go zastępuje, chcemy rozmawiać z tym kimś, kto zastępuje tego, kogo on zastępuje. Jugendamt, pod który podlegają państwo Nixowie, nie chciał z nami rozmawiać. Nie ustąpiliśmy. Chcemy, by urząd zajął stanowisko wobec faktów odebrania córki i utrudniania rodzicom kontaktów z dzieckiem, które w niemieckiej rodzinie zastępczej pozbawione jest kontaktu z językiem polskim. Przyjdzie ktoś, przyjdzie rzecznik prasowy najpierw. Aha. Die Frage ist, warum nimmt man den polnischen Bürgern das Kind weg? Und verbietet ihnen auch noch mit dem Kind polnisch zu sprechen. Warum ist dieses Kind, das in der polnischen Tradition und Kultur erzogen wurde, heute in einer deutschen Familie? Sie machen jetzt genau das, was wir ihnen abgelehnt haben, eine Stellungnahme vor der Kamera. Deshalb werde ich auf die Frage jetzt nicht antworten. Die Entscheidung des Landrates ist endgültig und ich muss Sie bitten, wenn Sie sich nicht damit zufrieden geben, hier das Landratsamt zu filmen, das Haus zu verlassen. Jak długo ciebie on nie widział? 2 miesiące. A miałaś z nim jakiś kontakt telefoniczny przez ten czas? Żadnego kontaktu. Nic. Prośbę złożyłam, wniosek, żadnego kontaktu. Jakiś list? Nic nie napisał. Ja napisałam, nawet nie wiem, czy doszedł do niego. Mhm. Czy on został przekazany. Dlatego się go zapytam delikatnie, czy od mamusi list dostała? Właśnie, tak. A w jakim języku pisałaś ten list? W niemieckim, bo nie pozwoli mi po polsku. I są pojedyncze wyrazy po polsku i to już był duży problem. 10 lat temu Izabela Lesz poślubiła Niemca polskiego pochodzenia. Zamieszkali w Niemczech. Gdy pojawiły się problemy i pani Iza postanowiła rozstać się z mężem, do ich życia wkroczył Jugendamt. Niemiecki Urząd do Spraw Dzieci odebrał pani Izie syna bez rozprawy i wyroku sądowego, powołując się na zagrożone dobro dziecka. Zagrożeniem miała być możliwość wywiezienia Michela przez matkę do Polski. Chłopca umieszczono w sierocińcu. Dziś pani Iza ma zobaczyć synka po raz pierwszy od 2 miesięcy. Jej wizycie towarzyszy polski konsul. Poprosiła go o to, wiedząc, że w podobnych przypadkach rodzicom nie pozwalano rozmawiać z dziećmi w ojczystym języku. Ej, halo, kocham cię! Nie pokusaj za dużo. Ja jestem zawsze z tobą, dla ciebie zawsze. Powiedz, dlaczego płaczesz? Kochasz mnie? Mój stary, powiedz mi, dlaczego płaczesz, aniołeczku? Dlatego, bo... Bo? Bo ja nie wiem, kogo nie widziałem. Tak, ale to już nie płacz, bo mnie widzisz i mówisz po polsku. Pisałam list do ciebie. Kochany aniołku i tak dalej. I że twoje oczka kocham, że bardzo tęsknię, żebyś mi napisał, co chcemy robić w Ostern czy w Wielkanoc. Dostałeś ten list? Nie. Czyli ci panie nic nie dały, żadnego listu? Pamiętasz te pierwsze noce tutaj, jak przyjechałeś? Ja się zapytałem, co to ma być. Co to ma być, tak? I wtedy mi nic nie powiedzieli. I wtedy się zapytałem, jak już tam byłem, tutaj, obyś tam widzę, co mama. I co ci widzieli? I powiedzieli nic. Nie ma jednostki centralnej, która kontrolowałaby Jugendamty. Urzędy te mają status pierwszego rodzica. Oznacza to, że opinia urzędnika jest zawsze ważniejsza niż zdanie biologicznych rodziców. W ostatnich latach pojawiły się głosy krytyczne pod adresem tej instytucji. Zarzuca się jej m.in. brak urzędników znających specyfikę narodowościową i brak przygotowania do pracy z dzieckiem. Zdarza się także, że Jugendamt po rozwodzie mieszanego małżeństwa żąda, by rozmawiać z dzieckiem po niemiecku. Miasteczko Northeim. To w tutejszym Jugendamcie zdecydowano o odebraniu dziecka Izabeli Lesz. Urzędnicy podejmują nas wystawnym śniadaniem. W rozmowie są jednak znacznie bardziej oszczędni. Atmosfera gęstnieje, gdy pytamy o panią Izę. Naczelnik zasłania się ochroną danych osobowych. Bardziej ogólne pytania też okazują się być wysoce niewygodne. Nie zdarzają się w ogóle przypadki, że Jugendamt zabrania mówić rodzicowi polskiemu z dzieckiem po polsku? Also, es gibt keine Fälle, wo das Jugendamt dem polnischen Elternteil verbietet, mit seinem Kind polnisch zu sprechen. Es gibt zu 100% keine Fälle. Na 100% nie ma takich przypadków. Und ich weiß, dass meine Vorgänger es auch nicht gemacht haben. Ist das Ihrer Meinung nach ein Problem, das sich die polnischen Elternteile ausgedacht haben? Ich kann nicht sagen, ob es polnische Elternteile, also im Plural, gibt.
Ich habe aber das Gefühl, dass Frau Lesch hier vielleicht etwas an der Realität, an der Wirklichkeit vorbei operiert und vorbeidenkt. Jednak pani Iza jest jedną z wielu osób, które czują się dyskryminowane. Na przykład ten rodzic otrzymał od Jugendamtu list, gdzie wyraźnie napisano, że z pedagogicznego punktu widzenia używanie języka polskiego nie leży w interesie dziecka. Inny Polak prosił sąd, aby jego syn mógł uczyć się w szkole polskiego, bo chłopiec sam wyraził taką chęć. Sąd odmówił, stwierdzając, że skoro ojcu odebrano prawa rodzicielskie, nie ma znaczenia, czy chłopiec sobie tego życzy, czy nie. Umgangszeit ist Elternzeit. Eines der zentralen Forderungen dieser Demonstration. A oto jedna z wielu demonstranckich rodziców, którzy także protestują przeciwko działalności Jugendamtów. J'ai commencé à rechercher et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les problèmes que rencontraient les parents français étaient les mêmes problèmes que rencontraient les parents polonais, étaient les mêmes problèmes que rencontraient les parents allemands. Sprawą na skutek petycji wysłanych przez rodziców wielu narodowości zajęła się Komisja Europejska. Eurodeputowani postanowili powołać zespół niezależnych ekspertów do zbadania skarg rodziców. Strona niemiecka została zobligowana do przygotowania raportu na temat działalności Jugendamtów. Stabile, kiedy genitori non possono comunicare nella lingua materna o paterna con i loro figli. Questo è inaccettabile, è la più grave delle discriminazioni perché infrange un diritto che non è solo comunicazionale, ma è anche affettivo tra genitori e figli. Uzyskaliśmy zgodę jednomyślną całej komisji petycji, w tym nawet zgodził się również niemiecki członek komisji petycji, pan Rainer Wieland, aby przygotować raport na sesję plenarną parlamentu i wówczas parlament jako całość będzie o tym dyskutował. Izabela Lesz jeszcze ma szansę wygrać tę walkę. Odzyskała na razie Michela, ponieważ badania psychiatryczne i opinie pediatry wykluczyły, jakoby mogła znęcać się nad dzieckiem. Matka Michela musi jednak poddać się psychoterapii. Jej historia nie dziwi rodziców, którzy znaleźli się kiedyś w podobnej sytuacji. Pani Beata, wykładowca uniwersytecki, po rozwodzie samotnie wychowywała dziecko, póki nie upomniał się o nie były mąż. Pan Mirosław, lekarz, chciał tylko, by jego dziecko mogło uczyć się polskiego. Jugendamt uznał, że będzie to szkodliwe dla chłopca. Jest kilka jego. Czemu malował się ze sobą? Nie wiem czemu. To on sam własnoręcznie namalował. Zabawki? Tak. Nie? To jest, proszę się poradzić. Mam książki, Morica, to pani syna, nie? Widząc przypadek pani Izy, przypomina mi się dokładnie to, co stało się ze mną, ponieważ są to sprawdzone metody, to jest nic jakie nowego. Metody psychiatryzowania matki lub ojca dziecka, metody zastraszania dziecka, wyznaczając dziecku spotkanie nadzorowane, bo to spotkanie chodzi tylko o to, żeby pokazać dziecku, że coś swoją mamą, bo swoim tatą jest, tak? Jest nie w porządku, dlatego trzeba ich pilnować. Jeżeli ktoś wymaga od zdrowej osoby, ażeby dobrowolnie zaczęła się leczyć psychiatrycznie, jest to wyjątkowy nacisk, który na pewno doprowadzi do jakichś zaburzeń. Jeżeli pani Lesz będzie leczona, to Jugendamt będzie robił z dzieckiem, co będzie chciał. Tu trzeba uważać, bo pani będzie atakowana, pani będzie się musiała tłumaczyć ze wszystkiego. I trzeba to zrobić pisemnie, absolutnie nie wolno z nimi rozmawiać, bo oni szukają pretekstu. Trzeba mieć świadków. Przekręcają wszystko. Tak. Ma pani prawo żądać zawsze wglądu do akt. Pani Pokrzeptowicz. Tak. Czy też innym jeszcze dwom innym matkom? Tak. Pisze się po prostu, że ze względu na możliwość uprowadzenia dziecka do Polski zabiera się prawa rodzicielskie. Tak. Co jest absolutnym bezprawiem. Jak to wszystko wpłynęło na Michela? Dziecko, które się śmiało, cieszyło, kochało, było normalne. Boi się być samym, boi się sam spać. Boi się gdziekolwiek iść, gdy cokolwiek mu się kojarzy z tym wszystkim, co przeżył. Jeżeli badania Komisji do Spraw Petycji Parlamentu Europejskiego potwierdzą łamanie unijnego prawa, to wtedy działalność Jugendamtów znajdzie swój finał w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Miejmy nadzieję, że wówczas zakończą się problemy rodziców z wielu krajów Unii Europejskiej z niemieckimi urzędami do spraw dzieci.